Od początku lat 80. ubiegłego stulecia u stóp Wawelu w niewielkim kościółku świętego Idziego zbierają się na mszę krakowscy harcerze. Zgromadzili się tu także 2 kwietnia 2005 roku, by w modlitewnym czuwaniu być razem z umierającym w Rzymie papieżem Janem Pawłem II. I choć Karol Wojtyła nigdy harcerzem nie był, to jednak, jak sam im kiedyś powiedział, dla trafności idei harcerskiej miał zawsze wielkie uznanie. Od 1983 roku harcerze organizowali we wszystkich miejscach papieskich pielgrzymek, patrole sanitarne, porządkowe i opiekuńcze. Działaniu temu, ujętemu w regulamin specjalnej sprawności, nadano nazwę Biała Służba. Symbolizująca ją odznaka maltańskiego krzyża została wręczona papieżowi w Tarnowie w 1987 roku. Przez cały swój pontyfikat Jan Paweł II wielokrotnie zapraszał harcerzy do siebie na różne oficjalne i prywatne audiencje, także ogniska. Leżą przede mną dwa tomy dokumentów, bardzo interesujących, w całym zbiorze niedawno dopiero odkrytych. Jeżeli spróbujemy jeden z tomów otworzyć, znajdziemy bardzo interesujące i zastanawiające litery BS83. Dokumenty te dotyczą działalności Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej w latach 80., który organizował różne działania związane z pielgrzymkami Ojca Świętego do Ojczyzny. I te litery BS83 to można wytłumaczyć jako harcerską Białą Służbę 83. Tych dokumentów jest wiele, dziesiątki, do tego wszystkiego jest 50 godzin filmów, które można oglądać i fascynować się tym, co harcerze w tamtym czasie robili. Zrealizowany jesienią 1980 roku przez ekipę Harcerskiej Agencji Filmowej zapis niezależnej manifestacji pod Kopcem Józefa Piłsudskiego z udziałem licznych drużyn harcerskich był, nawet jak na Kraków, wydarzeniem niezwykłym. Wspólna manifestacja legionistów, akowców, duchownych i harcerzy stanowiła prawdziwe wyzwanie dla panującego wówczas komunistycznego reżimu. Jednak takie wydarzenia mogły się zdarzyć tylko w kilku większych miastach Polski – Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, gdyż istniały tam mocne, niezależne środowiska harcerskie, kultywujące dawne ideały. W innych miejscach Polski, działające przy szkołach drużyny harcerskie, poddane były ścisłej kontroli zależnych od PZPR władz ZHP. To, co się komunistom wtedy udało, to na pewno znakomita izolacja od środowisk, które jeszcze zachowały tradycje. Na Śląsku bardzo niewielu zostało ludzi, którzy pamiętali, jak wyglądało na przykład harcerstwo przed wojną. Jeżeli te osoby gdzieś żyły, mieszkały, to na wszelki wypadek nie udzielały się publicznie, były albo zastraszone, albo po prostu losy wojenne i powojenne tak mocno dotknęły, że czasami nie chcieli się nawet angażować. ZHP działający w latach 70. i 80. to była taka dziwna organizacja. Były władze, była część struktur, znaczna część instruktorów, którzy uczestniczyli w tworzeniu systemu, jak to się wtedy zapisywało w dokumentach, socjalistycznego wychowania. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o harcerstwo starsze, obligatoryjny był HSPS. Stopień zorganizowania w szkołach średnich 80-90% i dyrektorzy się prześcigali w tym stopniu zorganizowania. Harcerstwo było identyfikowane z organizacją partyjną, bo taka była sytuacja i ja na pierwszą mszę, na jaką zabrałem harcerzy, to od razu dostałem nagane z upomnieniem i z zagrożeniem wyjazdu do domu z obozu, bo poszedłem z harcerzami na mszę świętą. Z drugiej strony była tradycja szarych szeregów, tradycja uczestnictwa harcerstwa w walce o niepodległość, tradycja wychowania patriotycznego, religijnego. Szare szeregi zrodziło nas 20-lecie niepodległości, wychowało tą młodzież, która potem żywiołowo utworzyła organizację konspiracyjną.
Ja myślę, że wybór Ojca Świętego, czas Solidarności, wyzwolił w harcerzach potrzebę powrotu do korzeni. I ta potrzeba powrotu do korzeni też zrodziła konieczność nawiązania kontaktu z duszpasterzami. I harcerze, którzy z jednej strony chodzili na katechezę przy parafiach, mieli kontakt ze swoimi księżmi, no chcieli też w tej harcerskiej służbie mieć to, co było u korzeni, czyli duszpasterstwo, formacje, msze święte. Powrót wychowania religijnego polegał między innymi na tym, że na mapie Polski pojawiły się harcerskie kościoły. Z krakowskim kościołem świętego Idziego, z gdańskim kościołem na Czarnej, czy opolskim kościołem na Górce. I ta próba przywrócenia tych wartości do harcerstwa, to była próba pokazania innej twarzy niż tej, która jest kreowana była przez, na wzór z sowieckiego komsomolu. Brałam udział w spotkaniach w Parku Kościuszki w Kościele Świętego Michała w Katowicach. Tam spotykali się harcerze nie tylko z terenu Katowic, ale również i z Bytomia i z innych okolicznych miast. Był to czas, kiedy harcerze właściwie nie mogli afiszować się tym, że aktywnie uczestniczą we mszach świętych. Natomiast nasza grupa wbrew wszystkiemu spotykała się w mundurach harcerskich na tych mszach. Dla mnie wielkim wstrząsem było zauważenie że w momencie, kiedy papież przyjechał do Polski w 79 roku, w zasadzie harcerze tego nie zauważyli. Wówczas to Jan Paweł II wypowiedział do Polaków słynne słowa: niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Były to słowa prorocze, także dla harcerzy. Nie widziałem ani jednej osoby w mundurze harcerskim przez cały tydzień pielgrzymki papieskiej. Nie było nas na ulicach, nie było nas na spotkaniach. To znaczy byliśmy prywatnie, po cywilnemu, nie w mundurach, nie byliśmy w żaden sposób zorganizowani. Jeżeli, tak jak ja, ktoś odważył się z drużyną wystąpić nagle gdzieś oficjalnie w szarych mundurach, to bardzo często mógł liczyć na to, że tej szkoły już nie skończył, albo przynajmniej mógł się liczyć z poważnymi represjami. Skierowane do rodaków przez Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki słowa zachęty do odwagi zaowocowały wielkim wolnościowym zrywem robotników Wybrzeża, do których dołączyła cała Solidarna Polska. Podpisane porozumienia sierpniowe zapoczątkowały historyczne przemiany nie tylko w Polsce, ale i całym bloku wschodnim. 80. rok, Solidarność, wybuch takich nadziei na niepodległość i zmianę. W tym ruchu oczywiście część harcerstwa się znalazła bardzo czynnie. Każdy powiew czy oddech wolności w czasach PRL-u to było równocześnie dążenie w harcerstwie do czegoś nowego. Młodzi ludzie zawsze mieli potrzebę autentycznego i rzeczywistego działania, potrzebę służenia drugiemu człowiekowi. To zresztą było zapisane w harcerskiej idei, w przyrzeczeniu harcerskim, w tym, co w społeczeństwie było bardzo żywe i gdzie mówiło się, że harcerstwo to jest służba Bogu, Polsce i bliźniemu. Tylko nieliczne osoby, które miały osobiste kontakty z harcerstwem w Warszawie czy w Krakowie, które kontynuowało jakby nieprzerwanie tą tradycję, mogły powiedzieć cokolwiek na temat idei harcerskiej wtedy. Tych osób było niewiele, można było policzyć właściwie na palcach jednej ręki. Powstały kręgi instruktorów harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, które dokonywały odrodzenia harcerstwa w wychowaniu, właśnie w powrocie do tradycji. Dobitnym potwierdzeniem tych dążeń był zorganizowany w jesieni 1981 roku w Krakowie zlot 70-lecia harcerstwa. W obecności ponad 6 tysięcy harcerzy przybyłych z całej Polski Kicham wezwał do przywrócenia w ZHP tradycyjnego prawa i przyrzeczenia harcerskiego, do służby Bogu, Polsce i bliźnim.
Pierwszy okres kręgów Małkowskiego to jest przede wszystkim odkrywanie Ameryki, nie da się ukryć. To znaczy, to był taki właśnie powrót do korzeni, czasami bardzo prymitywnych, poprzez właśnie formę mundurowania i tak dalej. To był okres skończony w grudniu 1981 roku, a później lata 80., czyli ruchu harcerstwa Rzeczypospolitej, to jest jak gdyby próba cały czas podtrzymywania tego wszystkiego, co udało nam się jak gdyby odkryć. Potem przychodzi stan wojenny, delegalizacja kręgu Małkowskiego, szef Rady Porozumienia Kręgu Stanisław Czopoczyk zostaje internowany, zaczynają się represje. Mamy świadomość, że te formy, które były właściwe dla tego krótkiego czasu odnowy, są już nie do realizowania. Nie można wydawać wydawnictw, nie można się komunikować w sposób bezpieczny, nie można w sposób demokratyczny dochodzić swoich praw. Pierwsze miesiące po wprowadzeniu w Polsce przepisów stanu wojennego zostały wykorzystane w ZHP do rozprawienia się z ledwo tolerowanym ruchem odrodzenia harcerstwa. W czerwcu 1982 roku arbitralną decyzją władz naczelnych ZHP rozwiązano Radę Porozumienia Kicham, pozostawiając możliwość istnienia lokalnych kręgów. W tej sytuacji, obawiając się przechwycenia, zebrane we wrześniu na Jasnej Górze kręgi instruktorskie wezwały do samorozwiązania. Przed niepokornym harcerstwem stanęło pytanie, co robić dalej. Stan wojenny był taką cezurą, która jak gdyby wytworzyła świadomość, że w zasadzie wszystko się ucięło. No bo harcerstwo to związane z Kichamem przeszło do podziemia i w zasadzie jakby wszystko ucichło. Przyjęto mnie do pracy do szkoły podstawowej pod kopalnią Wujek na 7 dni przed ogłoszeniem stanu wojennego. W związku z tym tworzenie tam harcerstwa było rzeczą bardzo trudną, dlatego że co miesiąc w rocznicę wypadków na Wujku pojawiało się ZOMO, które siało panikę. To były warunki, gdzie obowiązywała godzina milicyjna, gdzie były podsłuchy na telefonach, gdzie była kontrola korespondencji. Stan wojenny niejako natychmiast generował konspirację harcerską. To był po prostu automat, którego się nie dało uniknąć. Można było podjąć działania osłonowe, żeby młodzież uchronić przed negatywnymi skutkami i wychowawczymi, i pewnych trudności administracyjnych, prawda, z pracą, ze szkołą. W roku 82 papież nie otrzymał pozwolenia na wjazd do Polski. Mimo to postanowiliśmy, że pojedziemy do Częstochowy, aby w sposób duchowy złączyć się z papieżem w modlitwie. Wyszliśmy z pociągu. Ku naszemu zdziwieniu otoczyło nas ZOMO. Odebrano proporce, odebrano finki, przesłuchiwano nas. Rok 1983 był dla nas wszystkich na Śląsku, zwłaszcza ludzi młodych wchodzących w dorosłe życie, pewnego rodzaju przełomem moralnym. Ja akurat wyszedłem z pudła. To był połowa maja, kiedy wyszedłem z pudła, a początek czerwca to już była, zdaje się, wizyta Ojca Świętego. W sytuacji, w której dowiedzieliśmy się, że będzie pielgrzymka papieska do Polski, że papież przyjedzie do Polski, zrodził się pomysł, abyśmy zaistnieli w czasie tej wizyty jako harcerze. Kościół przyglądał się tylko z boku, widząc, że jest harcerstwo, że skupia młodzież i wychowuje ją w duchu ateistycznym, bo takie były założenia. Jest tutaj pierwsze założenie, jakie żeśmy sobie sformułowali, że nie angażujemy do konspiracji dzieci. I to temu byliśmy konsekwentni do końca, do 89 roku, gdzie w strukturach, które miały charakter konspiracyjny, angażowani byli wyłącznie instruktorzy albo harcerze starsi pełnoletni. Działalność była jak gdyby dwutorowa, to znaczy oficjalnie byliśmy w strukturach ZHP, ale w takiej działalności niejawnej stanowiliśmy zorganizowaną strukturę ruchu opartą na 8 wielkich miastach,
które zorganizowały młodzież pod kryptonimem Szczepu. To było odpowiednik województwa, może nawet więcej, na dzisiaj okręgu. Wojtek Wróblewski, który był szefem w ruchu od spraw programowych i który właściwie wszystko wymyślił, przyszedł do mnie tu pewnego dnia i zeszliśmy na dół pod gmachem w parku i zastanawialiśmy się, co tu zrobić. I on mi wówczas pokazał taki projekt sprawności zespołowej, ale indywidualnej zarazem. Nazwał to regulaminem zdobywania sprawności zespołowej. Pomysł był, mamy zaistnieć przy papieżu, mamy się zgromadzić. No, ale naturalne myślenie harcerskie jest, no trzeba coś zrobić, prawda? Więc pomysł, który zgłosiłem, to był pomysł sprawności. W pierwszej wersji było tylko kółeczko, jeszcze nie było wpisane, nie był wyrysowany, co tam będzie. Symbol zaprojektowała instruktorka z mojego szczepu, Dorota Heliarz. I ten właśnie krzyż maltański z datą i z literkami BS stał się potem znakiem kolejnych służb, tylko zmieniały się daty. Poza tym chodziło mi o to, że będziemy potem mogli rozpoznawać w Polsce, rzucając okiem na rękaw munduru, czy to jest związany z nami, czy nie. Rozwieźli to w Polskę i z niepokojem czekałem, jaki będzie efekt, no bo to było w jakiś sposób samozwańcze, prawda? Ktoś przyjeżdża, przywozi pakiet, jest stan wojenny. Nie musieliśmy sobie nic tłumaczyć. Myśmy myśleli tak samo. I takie środowisko ruchu późniejszego właśnie zostało wtedy stworzone przez tą jedną małą sprawność. Znak białej służby dla harcerzy stał się szczególnym symbolem. Symbolem wspólnoty, symbolem działania, symbolem uczestnictwa w czymś bardzo ważnym i wielkim. To był podstawowy zamysł. Pokazać, że są całe drużyny, szczepy, chówce, o których nie można powiedzieć, że są drużynami komunistycznymi, ZHP-owskimi w tym sensie tego słowa, w sensie reżimowymi. Byłem zadziwiony dyscypliną, z jaką przyjęto tą propozycję, która była, no, nie bardzo wiadomo, gdzie jest ośrodek kierowniczy, kto, gdzie. Zadzwonił do mnie jeden z lokalnych wywrotowców, mówiąc ni mniej, ni więcej, słuchaj, moja żona nie może tego robić, ponieważ ma małe dziecko, a ty znasz dużo ludzi, jesteś bardzo sprawna, jeżeli w takim środowisku sobie radzisz i tworzysz harcerstwo, no, myślę, że sobie poradzisz, słuchaj, sprawa jest super tajna, będziemy robić służbę z okazji przyjazdu papieża. Zbudowaliśmy zespół w Krakowie tak zwanych lustratorów, znaczy instruktorów, którzy udali się w wyznaczone regiony Polski, aby nawiązać kontakt z konkretnymi osobami, które ocenialiśmy jako liderów tych środowisk jeszcze w okresie kichamowskim. I narzędziem, które miało zbudować tą strukturę, była idea białej służby właśnie. Jeździliśmy po całej Polsce, żeby zobaczyć, jak młodzież się przygotowuje do spotkania z papieżem. Przygotowania polegały na szeregu zadań, które realizowaliśmy na biwakach, na spotkaniach. Wszystko odbywało się w wielkiej tajemnicy. Te sprawdziany polegały na tym, że trzeba było być przygotowanym tak od strony duchowej, jak i technicznie, bo myśmy sobie zdawali sprawę, że znajdziemy się w środowisku tysięcy ludzi, tłoku, falującego tłumu, bezradności służb porządkowych. Było to głównie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, ale także szkolenie BHP. Ja wtedy po raz pierwszy dowiedziałam się, że to może znaczyć jeszcze coś innego, oprócz wymogów dotyczących noszenia kasku na budowie. Na tych szkoleniach BHP mówiono nam, że całe to przedsięwzięcie jest absolutnie konspiracyjne. Nie wolno nam mówić nikomu, gdzie jedziemy, z kim jedziemy i po co jedziemy. Miało to być absolutne zaskoczenie dla milicji
i służb bezpieczeństwa. Zakładaliśmy też taki wariant, że będzie to nasza pierwsza i ostatnia biała służba, prawda? Nie wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja władz. Osobny problem to był Kościół, nawiązanie kontaktu z Kościołem. Pojechałem do Częstochowy z ojcem Adamem Studzińskim. Pamiętam tą pierwszą rozmowę, która była niezwykle trudna, bo ojcowie Paulini mówili, przecież wy jesteście ZHP, ZHP jest czerwone, jest komunistyczne, partia kontroluje, oni wam nie pozwolą, nie wypuszczą was, to nie zrobicie tego. Harcerstwo bowiem w czasach komunizmu było bardzo inwigilowane, a równocześnie było otoczone opieką partii, która chciała utrzymać harcerstwo, ale je po swojemu kształtować. Jeśli chodzi o strukturę, o kościoła, o biskupów, to nie wiedzieli na początku, jakie są te oddolne ruchy w harcerstwie. Mieli to spojrzenie takie zewnętrzne na organizację działającą jako frakcję partii i grupę, która miała przygotowywać przyszłych działaczy partyjnych. Przeważyła opinia, czy autorytet ojca Studzińskiego, który organizował pielgrzymki kombatantów i był znany Paulinom. I powiedziałem, że tak na kredyt powiedzieli, to dobrze. Damy wam identyfikatory, ile was przyjedzie, to przyjedzie, zobaczymy. I potem po tej akceptacji ruszyły przygotowania w samej Częstochowie. Mieliśmy różne kłopoty organizując to. Jednym z głównych łączników organizowania tej służby i łączności z Polską to byłem ja, ponieważ jeździłem w habicie. O, proszę bardzo, to jest mój habit kapucyński. Jeździłem w habicie załatwiać sprawy dowództwa, tak byśmy to nazwali, czyli inaczej tajnego naczelnictwa. Ojciec Dominik Gorczykowski tutaj miał swoją też ważną rolę, bo wszystkie logistyczne kwestie załatwialiśmy przez niego. On miał tam dobre znajomości w różnych klasztorach. To zaangażowanie w pomoc w czasie pielgrzymki Ojca Świętego pokazało, że jednak w harcerstwie jest ten nurt, który chce i szuka prawdziwej formy wychowania opartej o Boga, o tradycję, nie tylko o komunistyczne hasła. W 1983 roku miałam niecałe 16 lat, więc należy uznać za cud, że moi rodzice w ogóle pozwolili mi jechać na białą służbę. Pamiętam, że mama wypuściła mnie z domu pod jednym warunkiem, że zamelduję się z dworca i przedstawię mocne dowody na to, że oprócz mnie jedzie jeszcze jakaś dziewczyna. Na szczęście jechała, więc nie musiałam wracać do domu. Przewidywaliśmy, że być może do Częstochowy nie uda się dojechać. To mogły być problemy komunikacyjne, a mogła być po prostu jakaś obstawa zorganizowana przez władze. I w związku z tym nasz krąg przygotował trasę pielgrzymki częściowo pieszej. Instrukcja była taka, że wszystkie grupy przyjeżdżają tak, żeby nie widać było mundurów. Harcerz po cywilu wprawdzie nie ma na sobie munduru, bo mundur ma spakowany w plecaku, ale od góry jest ubrany w kangurkę, w której błyszczą wypolerowane krakowskie guziki z lilijkami. Od pasa w dół ma wprawdzie dżinsy, ale już od kolan w dół ma getry i wojskowe buty albo pionierki. W samej Częstochowie okazało się, że to jest niebywale trudne, żeby w ogóle dostać się na ten plac, dlatego że praktycznie już na dzień przed mszą, przed przyjazdem papieża, miasto było dość szczelnie obstawione. Biwak był ogrodzony płotem i za tym płotem stał cały szpaler bardzo dobrze uzbrojonych, umundurowanych, chyba nawet nie zomowców, były to jakieś oddziały specjalne. Zastanawialiśmy się, dlaczego nas tak pilnują. Przestaliśmy się dziwić dopiero wtedy, kiedy właśnie w tym miejscu wylądował śmigłowiec papieski. Okazało się, że nasz biwak wypadł tuż koło miejsca, gdzie papież lądował. Nie było śpiewów, nie było ognisk, były tylko spotkania w grupach. Od czasu do czasu ktoś dyskretnie wchodził do namiotu, przekazywał informacje od organizatorów. No i potem nastąpił ten moment charakterystyczny i bardzo śmieszny, kiedy nagle cywilbanda w ciągu 3 minut zmieniła się w dobrze zorganizowaną grupę harcerską. Ta buława była ze mną również w Częstochowie. Oczywiście podobnie jak laska skautowa musiała zostać w namiocie, dlatego że unikaliśmy wszystkich
możliwych elementów, które można było potraktować jako prowokacje. Pamiętam ten niesamowity dreszcz w momencie, kiedy nagle ogłoszono alarm mundurowy chyba o 2 po południu i nasz wymarsz. Stawiono nas w 2 kolumny. Dziewczyny osobno, bo one miały być w patrolach sanitarnych, a chłopcy w 2 kolumnie, ponieważ oni byli przeznaczeni do służby porządkowej. Szliśmy w kierunku klasztoru, w kierunku Jasnej Góry. Szliśmy aleją Najświętszej Marii Panny. Po drodze spotykaliśmy patrole milicji i SB. I był taki moment, kiedy mój ówczesny chłopak, mijając mnie, wyciągnął rękę i pokazał Wiktorię, pokazał symbol V. I powiem szczerze, że dreszcz, który mnie wtedy przeszedł, pamiętam do dzisiaj. Było to takie uczucie wspólnoty, tego, że szykujemy się, no może nie na wojnę, ale z pewnością do jakiejś konfrontacji, nawet jeśli była to tylko konfrontacja duchowa. I wtedy dopiero zobaczyliśmy, jaką jesteśmy siłą. Jaka ogromna, po pierwsze, masa. Pamiętam to zaskoczenie ludzi na ulicach. Szedłem w pierwszym szeregu, obróciłem się i widziałem kolumnę, która szła i miarowo się poruszała. Był to wspaniały, imponujący widok. Pierwsza przeszkoda nastąpiła przy Alei Najświętszej Marii Panny, gdyśmy wchodzili od ulicy Klasztornej, czyli z boku na plac Jasnogórski. Wtedy służby porządkowe, milicja, oficerowie zatrzymali pierwszą kolumnę, na czele której szedł ojciec Józef Mizera, kapucyn, i zapytali, jakim prawem wchodzą. Myśmy szli ze śpiewem, z naszymi proporcjami. Kiedy podeszliśmy do kolumny milicji, roztąpili się. Od tego momentu już zaczęła się służba naprawdę. Po pierwsze dlatego, że Kościół jeszcze wtedy nie był przygotowany do kierowania tłumami. Tam były płoty, były siatki wysokie, dwa płoty. Napór ludzi połamał te płoty i masa z obu stron wiernych zalała ten przejazd. Myśmy się zmieszali całkowicie z ludźmi, z milicjantami. Potem pamiętam, że przynajmniej godzinę odbudowywaliśmy to przejście i praktycznie zostali już tylko harcerze, bo milicjanci też się wycofali. My nawet nie zdążyliśmy się rozstawić, bo papież już wjeżdżał. I nikt nie był przygotowany na to, że za samochodem, którym jedzie papież, rzuci się po prostu dziki tłum biegiem. I ten tłum wylądował nam po prostu na plecach. Gdyby nie przytomność umysłu paru instruktorów od nas wtedy, to nie wiem, co by się tam działo. Dochodziło do scen dantejskich, bo się zaczęli po prostu tratować. Pamiętam mojego drużynowego Tomka Milewskiego i jeszcze kilku chłopaków, których skrzyknęliśmy tak po prostu, że udało nam się opanować ten wielotysięczny tłum zwykłą determinacją. To mi taką refleksję dało, jak łatwo jest zapanować nad tłumem, jeżeli jest kilka osób, które wie, czego chce i o co chodzi. Po prostu siedliśmy i w pewnym momencie przyblokowaliśmy ten taki walący tłum. Pamiętam, że wyszłam z tego z potarganym mundurem. Nam się udało przy pomocy krzyku i takiego konsekwentnego zachowania zatamować falę ludzi, tak żeby ta poprzedzająca fala odpłynęła. Zrobiliśmy pewną przerwę i już nie było mowy o tratowaniu, bo kto się przewrócił, ten zdążył się podnieść i dołączyć. I na zasadzie takiego wypuszczania poszczególnych fal udało nam się ocalić niewątpliwie kilka ludzkich istnień, albo przynajmniej ocalić od ran. Złamała się gałąź, na której pielgrzymi siedzieli, aby lepiej widzieć. Było to jedno z drzew u szczytu Jasnogórskiego. Drzewo bardzo obwieszone pielgrzymami. W pewnym momencie gałąź nie wytrzymała, parę osób spadło. Były jakieś przypadki nawet złamania kręgosłupa, gdzie po prostu było bardzo trudno nawet te osoby wynieść. Właściwie jedyna służba taka sanitarna, jedyna służba, która funkcjonowała, to byli właśnie harcerze. Oczywiście wszyscy byli z kwiatami w rękach. Każdy miał jakiś tam wianek czy bukiet.
wiedzieliśmy już, że nie można rzucać w stronę Papa Mobile, ale kwiaty mieliśmy, coś trzeba było z nimi zrobić. Wtedy druh Piotr Michnikowski z Warszawy zaczął zbierać te kwiaty od ludzi i bezpośrednio na asfalcie ułożył piękną lilijkę harcerską i wielki napis „Czuwajmy”. Dla Ojca Świętego było to ogromnym zaskoczeniem, kiedy pod Jasną Górą na placu w pierwszych szeregach zobaczył tę białą służbę harcerską. I stąd się wzięło, że w tym wieczornym apelu do młodzieży zaczął właśnie od harcerskiego „Czuwaj”. Zaczął właśnie od tradycji harcerstwa polskiego „Czuwaj”. No, trudno było nie dostrzec tych mundurów, trudno nie było wzruszyć się na ich widok. Zresztą trzeba powiedzieć, że ta homilia, którą Ojciec Święty wtedy wygłosił, była jak harcerska gawęda. On mówił o służbie i wymienił też harcerstwo, prawda? Więc to był jakby taki dla nas, jakby to było do nas powiedziane. Czuwam, to znaczy dalej dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów, czy też nawet własnych osądów. Czuwam, to znaczy miłość bliźniego, to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność. Czuwam, to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. I ogromna radość, kiedy się podczas tej uroczystości pojawiła również na szczycie delegacja harcerzy, którzy Ojcu Świętemu ofiarowali dary. Zastanawialiśmy się, co należałoby wręczyć Ojcu Świętemu, i też odpowiedź była dość prosta. No, jeśli chcemy pokazać, że reprezentujemy ten tradycyjny przedwojenny nurt harcerstwa, no to jego symbolem jest rogatywka. Symbolem jest prawo i przyrzeczenie przedwojenne. Potem zresztą po pielgrzymce papieskiej jedną z najcenniejszych pamiątek, jakich szukaliśmy, była fotografia harcerskiej delegacji na szczycie Jasnej Góry właśnie idącej do papieża właśnie tego wieczoru w 1983 roku. Zeszliśmy z placu o jakiejś chyba pierwszej w nocy dopiero, jak już wszyscy się zaczęli wycofywać. I pamiętam, że mijając jakiś posterunek milicjantów, którzy gdzieś tam byli zadekowani z boku, nagle usłyszałam za plecami coś takiego: no ci to naprawdę dzisiaj się narobili. Niewątpliwie pojawienie się harcerzy w Częstochowie, wystąpienie wobec Ojca Świętego było wyzwaniem. Wyzwaniem dla władz ZHP, wyzwaniem w ogóle dla władzy komunistycznej, dla władz partyjnych, bo pokazywało, że jakaś część tej zorganizowanej młodzieży w tym kraju no, jest przeciwko. Widzieliśmy wszędzie rozwinięte transparenty Solidarności. Był to taki dziwny czas, kiedy transparenty Solidarności rozwijano nad głowami milicjantów, nad głowami esbeków, a oni w obecności papieża, w obecności dostojników kościelnych na to nie reagowali. To spotkanie z papieżem na Jasnej Górze zmieniło obraz harcerstwa generalnie, czy zmieniło nastawienie społeczeństwa do harcerzy. Widać było, jak inaczej zwracali się do nas już w następnym dniu, w drugim dniu białej służby, gdzie nie tylko tolerowali tą pomoc, którą żeśmy nieśli, ale wręcz o nią prosili. Myśmy poprzez tą białą służbę w ogóle się dowiedzieli, po co to harcerstwo jest. Bo myśmy po raz pierwszy zrobili coś dla ludzi naprawdę. Myśmy naprawdę pełnili wtedy służbę. Bo tak, to były sztuczne słowa. Dla odrodzenia harcerstwa konieczna była taka zmiana w świadomości społecznej, w świadomości instruktorów. Kolejnym punktem naszego harcerskiego działania w roku 1983 było uczestniczenie w spotkaniu papieża z mieszkańcami Górnego Śląska na katolickim letnisku Muchowiec. Tam również nie zabrakło kilkudziesięcioosobowej grupy harcerzy uczestniczących w służbach sanitarnych. Ja byłem wtedy razem z dwoma koleżankami, harcerkami,
oddelegowany do niesienia darów do Ojca Świętego. Nieśliśmy wtedy makietkę pomnika harcerzy śląskich, odznakę wyrzeźbioną w drewnie. Pamiętam, jak szliśmy do góry po schodach, widzieliśmy olbrzymie tłumy, które wiwatowały na cześć papieża. No i potem bliskość Ojca Świętego, jego słowa: pokażcie, co przynieśliście. 83 rok, spotkanie z papieżem dla mnie był o tyle istotny, że był to okres już po pacyfikacji kopalni Wujek. Na wujku zginęli między innymi moi znajomi. Wydaje się, że w tym momencie harcerstwo stało się bardzo ważną częścią całego ruchu niepodległościowego w Polsce w latach 80. Spotkanie wtedy na stadionie dziesięciolecia. To było coś niepowtarzalnego. Ten entuzjazm, jaki się tam na stadionie obudził, to była właściwie Polska. W 83 roku było nas niestety tutaj w Warszawie dość mało, bo ja oceniam, że w tej białej służbie, w takiej zorganizowanej harcerskiej białej służbie wzięło udział około 30 drużyn. Ale jednak byliśmy dość widoczni. Potem ten nasz przemarsz, taką zwartą kolumną, gdzie szło 300 harcerzy, do centrum z powrotem, robił ogromne wrażenie. Byliśmy wręcz oklaskiwani przez przechodniów. Po zakończeniu tej służby dostałem następnego dnia po wyjeździe papieża zakaz prowadzenia obozu harcerskiego, który miał się rozpocząć za niemalże 3 tygodnie. Szczególnie jeśli ktoś był nauczycielem, to przeważnie kończyło się dla niego zakazem pracy z młodzieżą. Były przypadki rozwiązywania drużyn, były przypadki represjonowania instruktorów. Myślę, że tę konfrontację myśmy wygrali. Myślę, że wygraliśmy ją dzięki temu, że to my przyjechaliśmy spotkać się z Janem Pawłem II, a tamci tylko próbowali nas pilnować. Z miernym, jak się okazało, skutkiem. Po pierwszej białej służbie była ta sławna pielgrzymka do Rzymu. Wszystkie mundury były głęboko schowane w plecakach. Mimo że na granicy przecząsnęli nam bagaży, to nikt się nie zorientował, że jest to grupa harcerska. Dopiero kiedy przekroczyliśmy granicę Włoch, nagle wszyscy pojawili się w mundurkach i to robiło ogromne wrażenie, bo uroczyście we wszystkich miastach nas witano. Było wielkim przeżyciem, kiedy dotarła ta wiadomość, że jesteśmy zaproszeni do Castel Gandolfo. Gdzie odbyło się historyczne spotkanie z Ojcem Świętym przy ognisku, właśnie w jego rezydencji w Castel Gandolfo. Muszę powiedzieć, że to dzisiejsze ognisko w Castel Gandolfo jest w moim życiu wydarzeniem historycznym, ponieważ po raz pierwszy jestem przy ognisku z prawdziwymi harcerzami, w mundurach harcerskich. Czyli jestem po raz pierwszy w życiu przy ognisku harcerskim. Ojciec Święty, chociaż sam mówił, że nie był harcerzem, to jednak zwyczaje harcerskie znał bardzo dobrze. Także był przygotowany krąg harcerski. Ojciec Święty w ten krąg harcerski się włączył. Dlatego ruchu waszego, do którego nigdy formalnie nie należałem, mam jednak ogromne uznanie, powiedziałbym pewną cześć. Przede wszystkim jednak uznanie dla wielkiej trafności idei harcerskiej, dla wielkiej siły wychowawczej ideału harcerskiego, ideologii harcerskiej. To się sprawdziło w dziejach naszych przez te 75 lat, a więc w dziejach tego stulecia. Ten charakter religijno-wychowawczy, religijno-moralny waszej organizacji, przy jednoczesnej atrakcyjności dla młodzieży, jest wielkim dobrem ludzkości, wielkim dobrem Kościoła, jest wielkim dobrem naszego społeczeństwa. Ojciec Święty wtedy przypomniał te słowa, które powiedział na Jasnej Górze, co znaczy czuwać, jak on to rozumie. Słowo główne tego apelu, słowo wiodące tego apelu, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, jest słowem harcerskim, wziętym z tradycji harcerskiej. Tak bardzo ta tradycja jest i polska, i chrześcijańska. Więc
Przekazując to pozdrowienie i błogosławieństwo wszystkim harcerzom w Polsce, równocześnie życzę im, ażeby prawo harcerskie, całe prawo harcerskie i to zwięzłe czuwaj, pozostało słowem wywoławczym dla tego wszystkiego, co jest dobre i szlachetne w naszych dziejach i w naszych duszach, a zwłaszcza w naszej młodzieży. Wielu instruktorów, którzy tam byli, pamięta to do dzisiaj i uważa to za jedno z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu. To było też takim elementem mobilizującym do tego, by no, zająć się jednak tworzeniem duszpasterstwa harcerskiego. Kiedy wróciliśmy po pielgrzymce, zaczęliśmy poważnie zastanawiać się nad tym, jak stworzyć, jak zorganizować to duszpasterstwo. No, część biskupów nie bardzo była przekonana do tego rodzącego się ruchu oddolnego harcerstwa, odradzania harcerstwa, jakoś nie była przekonana do może skuteczności tego ruchu czy sukcesu odrodzenia harcerstwa. Od 1984 roku, od spotkania z kardynałem Glempem w Szczawie, sytuacja dla nas, dla harcerzy, bardzo się poprawiła. Były pierwsze rozmowy z biskupami na temat konieczności tworzenia duszpasterstwa harcerskiego. Po spotkaniu w Szczawie, gdzie harcerze na tym patriotycznym spotkaniu byli licznie obecni, tam też zrodziła się potrzeba zorganizowania jakiejś formacji dla przyszłych duszpasterzy, ponieważ takiej nie było. I po tym spotkaniu zaczęły się takie poważniejsze rozmowy. Tu w Krakowie te rozmowy prowadziliśmy z biskupem Kazimierzem Górnym, który z ramienia episkopatu był niejako oddelegowany do tworzenia i formowania tego duszpasterstwa. Wtedy, kiedy duszpasterstwo harcerek i harcerzy zostało w jakiś sposób powołane, byliśmy w sytuacji troszkę lepszej, bo część instruktorów zobaczyła, że jest szansa, by poprzez duszpasterstwo no, jednak powracać do ideałów Małkowskiego, by przywrócić harcerstwu jego właściwe oblicze. Byliśmy jednym z dwóch duszpasterstw krajowych, o zasięgu krajowym, które miało naczelnego duszpasterza w randze biskupa. Naszym duszpasterzem był biskup Górny, który wspaniale i ze wszelkich sił i możliwości wspierał nasz ruch, pomagał. Próbowaliśmy zwrócić się do biskupów, by wytypowano kapłana w każdej diecezji, który się zajmował bądź zajmuje młodzieżą lub zajmował się harcerstwem. I rozpoczęliśmy swoistego rodzaju spotkania parę razy w roku w różnych miejscach i oficjalnie pielgrzymkę na Jasną Górę. Te spotkania duszpasterskie przy udziale także niektórych instruktorów no, budziły jakąś taką śmiałość, odwagę, by wchodzić z tematem harcerskim bardziej w sposób jawny. Wtedy zrodził się też pomysł drukowania takiego miesięcznika Czuwajmy dla harcerzy, który przekazywałby informacje o rodzącym się duszpasterstwie, a także materiały formacyjne dla pracy duszpasterzy z harcerzami i samych harcerzy, by te spotkania, zbiórki jednak troszeczkę przepoić duchem wiary i służby Bogu. Wiele spraw było konspiracyjnie załatwianych, na przykład drukarnia. I to wszystko było spontanicznie, ale równocześnie społecznie, z wielkim zapałem podejmowane. Te początki duszpasterstwa harcerskiego były bardzo trudne, bo
nawet po naszych kilku spotkaniach w Warszawie, kiedy byliśmy w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski i próbowaliśmy sformułować jakieś komunikaty, to był taki również opór ze strony księży biskupów, żeby zbyt mocno nie atakować ówczesnych władz harcerskich, żeby jakoś zbyt ostro nie zaangażować się w to tworzenie form nowego harcerstwa, harcerstwa odrodzonego. Nie mieszaliśmy się wprost do tych istniejących podziałów, bo to jest zagadnienie samych harcerzy i instruktorów. Niech oni decydują, natomiast myśmy otaczali opieką całą młodzież harcerską. I wydaje mi się, że to jest zdrowsze, no żeby nie tworzyć po tym, nie petryfikować podziałów, bo jeśli się ksiądz związał tylko z jednym ugrupowaniem, a inne grupowanie pozostawały, nie było tylu księży, żeby każdej ugrupowaniu przydzielić kapelana. Owszem, gdyby się dało przydzielić, to wtedy można by to, a tak no to była pewnego rodzaju młodzież się czuła skrzywdzona, jeśli ksiądz się zajmował tylko jednym ugrupowaniem. Mieliśmy bardzo bliskie kontakty, życzliwe poparcie i wręcz błogosławieństwo w pewnym sensie naczelnika Szarych Szeregów, drucha harcmistrza Orszy Broniewskiego, który cały czas z naszym ruchem był. I w którymś momencie postanowiliśmy zamanifestować tą wspólnotę byłych harcerzy, obecnych harcerzy w idei tradycyjnego prawa harcerskiego. Taka okazja nadarzyła się w Tarnowie. W jednym z punktów pielgrzymki Ojca Świętego właśnie w 1987 roku. W 1987 roku przypadł mi w udziale zaszczyt kierowania białą służbą na terenie Mazowsza. Ten sztab białej służby, który został utworzony przez ruch, ujawnił się przed sztabem, który został powołany do zorganizowania tej białej służby. Postawiono takie zadanie, żeby przy tej okazji spróbować namówić drużyny dotąd niezwiązane z ruchem do tego, żeby włączyły się w nurt działania tego niezależnego podziemnego harcerstwa. Właśnie odzew środowisk harcerskich w Warszawie nas bardzo zaskoczył. Do udziału w zlocie zgłosiło się ponad 100 drużyn. Ten zlot odbył się w kwietniu w Puszczy Bolimowskiej. To były różne gry, ćwiczenia, szkolenia dotyczące zachowań tłumu. Przede wszystkim jakby takim głównym punktem tego zlotu była gra sanitarna. Miało to na celu sprawdzenie naszych umiejętności, udzielania pierwszej pomocy. Cały zlot się przemieścił do Skierniewic i tam na jednej z ulic, zresztą głównych, ćwiczyliśmy takie ćwiczenie. Połowa zlotu zachowywała się jak dziki tłum, a druga połowa musiała to opanować i skierować w odpowiednią ulicę. Było to niesamowite ćwiczenie, zresztą odegrane na oczach chyba całej kompanii zamowców. Zaraz podjechały budy i przyglądały się nam, co my tam robimy, ale na szczęście nie interweniowano. Przygotowania do białej służby przebiegają bardzo sprawnie i w sposób zorganizowany. Na terenie Katowic koordynuje je Ewa Urbańczyk. Ja mam już kamerę filmową i staram się rejestrować to, co wtedy się działo na Stecówce oraz na stokach Baraniej Góry. Zorganizowaliśmy bieg patrolowy, którego zadaniem było przetestowanie naszych umiejętności, sprawności działania, policzenie się wreszcie, ilu nas jest. W 83 to była zupełna konspiracja, że do końca nawet osoby ze środowisk nie wiedziały, że ich koledzy uczestniczą w białej służbie. W 87 już jawnie, choć nielegalnie się przygotowywaliśmy do tego i pracowaliśmy. Tej białej służby na terenie Mazowsza było dość mało, ponieważ papież odprawił tutaj jedną mszę i
Kiedy witaliśmy papieża na Starym Mieście, bo papież zaraz po przyjeździe do Warszawy udał się do katedry, to było nas wtedy tam na placu ponad 1200 harcerzy. Dla mnie to było niesamowite zaskoczenie, bo w zasadzie nie spodziewaliśmy się tego. Myśleliśmy, że owszem, na zlot harcerze mniej związani z ruchem przyjadą, ale potem przestraszą się i nie będą chcieli brać udziału w samej służbie, bo rzeczywiście straszono instruktorów, że wylecą ze Związku Harcerstwa Polskiego. Próbowano rozwiązywać jakieś drużyny przed białą służbą. No oczywiście represje były po białej służbie. Ja wtedy zostałem usunięty z ZHP, moja drużyna rozwiązana, więc rzeczywiście właściwie można się było bać. Mokotów na styku z Pragą Południe, od tej wysokości. We wszystkich białych służbach, w których uczestniczyłem, czyli w 83 roku i w 87 roku, wrażenie mam identyczne. To znaczy, myśmy byli bardzo przejęci tą naszą rolą. Chcieliśmy nasze zadania wykonać jak najlepiej. Niestety nie starczyło już miejsca na przeżywanie duchowe tego spotkania. Tak naprawdę moje wspomnienia z białej służby ograniczają się do tego, że ciągle gdzieś z jakimś radiotelefonem jakichś łączników wysyłałem, jakieś informacje wysłuchiwałem, właściwie nie słyszałem homilii papieskiej, nie uczestniczyłem w tym spotkaniu modlitewnym. Po prostu nie było na to czasu i większość instruktorów ma podobne wrażenia. I właśnie dlatego przewidziane było w Tarnowie to spotkanie z harcerzami, gdzie mieliśmy nie brać udziału w służbie, tylko mieliśmy się spotkać z papieżem. Oczywiście zgromadzenie kilku tysięcy młodzieży harcerskiej w jednym miejscu nie było łatwe. Musieliśmy nawiązać bliski kontakt z Kurią Tarnowską. Zorganizowaliśmy zlot, zorganizowaliśmy wystawę historyczną, zorganizowaliśmy tą białą służbę. Wyjazd do Tarnowa był obserwowany przez Służbę Bezpieczeństwa, wiem o tym z lektury swojej teczki, gdzie dokładnie relacjonowane są moje rozmowy telefoniczne, ponieważ telefon był podsłuchiwany, przeglądana była korespondencja po to, aby stwierdzić, ilu harcerzy pojedzie, jaką będą pełnili tam służbę, jak będą oznakowani. Słuchajcie, on was zaprowadzi do misjonarzy, tam zameldujecie. Na szczęście mieliśmy tak mocne poparcie Kościoła, że udostępniono nam parafię ojców misjonarzy przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie, że mogliśmy cały sztab i służby zlokalizować wewnątrz, jak gdyby na terenie kościelnym, gdzie służby bezpieczeństwa nie miały już możliwości wejścia. To nam bardzo pomagało, bo gdybyśmy działali na otwartym terenie, być może, że doszłoby do likwidowania biwaków, do zatrzymywania młodzieży, ponieważ takie zakusy były. Znaleźliśmy się na kwaterach przygotowanych przez naszych krakowskich przyjaciół. Nie zapomnę spotkania harcerzy starszych i instruktorów z przebywającym tam wśród nas druhem Stanisławem Broniewskim Orszą. Jego gawenda, wtedy wygłaszana o służbie, o konieczności niesienia pomocy bliźnim, wywarła na nas ogromne wrażenie. Msza odbywała się na terenie budowy nowego osiedla na obrzeżach Tarnowa, a wokół zaorane, puste pole kilkudziesięciu hektarów. Byliśmy tam na tyle wcześnie rano, że w sektorach właściwie nie było nikogo, poza, jak się okazało, funkcjonariuszami właśnie Służby Bezpieczeństwa, których sylwetki z lubością, acz z dystansu i możliwie dyskretnie filmowałem. Zostało mi to na pamiątkę. Ksiądz Dominik był świadomie przetrzymywany na posterunku. Byłem przetrzymany nie w sposób aresztowania, ale w sposób załatwiania sprawy. Dosyć długo, blisko godziny siedząc w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych, czekając na pozwolenia, żeby mógł prowadzić na plac zwany Falklandami 1000 harcerzy jako przewodnik duchowny.
No i bez tego zezwolenia kapitana i tak prowadziłem 1000 harcerzy na plac. Służby porządkowe były dość chaotycznie zorganizowane i nie dawały sobie rady z dość ogromną masą ludzi, bo prawdopodobnie było tam około 2 milionów wiernych. Dzień wcześniej nad Tarnowem rozszalała się olbrzymia burza i ulewa. Ziemia była namoczona, grząska. I w drodze na te Błonia, te strumienie ludzi, którzy dążyli w tamtą stronę z różnych kierunków, po prostu zaczęły na siebie napierać i groziło to totalną paniką. No zobaczyłem tłum, który już był lada moment przed nieumyślnym tratowaniem się. Nasi harcerze, którzy byli wyposażeni w megafony przenośne, podjęli się tych ludzi jakoś uporządkować i skierować do odpowiednich sektorów. Sformułowaliśmy dwa szeregi, biorąc się mocno pod ramiona i próbowaliśmy przytrzymać ten tłum. No i oczywiście zostaliśmy tam na tym placu, dopóki ostatni wierni nie doszli do swoich sektorów, ale potem już oczywiście nie byliśmy w stanie dojść do swojego własnego. W związku z tym w tym spotkaniu papieża z harcerzami żeśmy już nie uczestniczyli, czyli około 600 harcerzy, którzy przyjechali z Warszawy i Mazowsza, stało tam na obrzeżach i przysłuchiwało się tylko temu, co się działo. W Tarnowie się zdarzyło bardzo dużo rzeczy dla nas ważnych. Oczywiście najwspanialszym było odnowienie przyrzeczenia harcerskiego w brzmieniu przedwojennym. Olbrzymi entuzjazm, olbrzymia radość, kiedy w czasie mszy ksiądz, lektor czytał rotę przyrzeczenia harcerskiego w momencie, kiedy na ołtarz wchodziła nasza delegacja z Orszą Broniewskim, z naszym legendarnym, umiłowanym naczelnikiem. A mieliśmy wykonany przez jednego z naszych harcerzy emblemat naszej sprawności Biała Służba i tekst wierności rocie przyrzeczenia harcerskiego. Jest kolorowe zdjęcie tej naszej delegacji wręczającej ten wyrzeźbiony w drewnie wizerunek symbolu sprawności Białej Służby. Tak, do Krakowa mi pozwolili przyjechać na 3 godziny i jeszcze gdzie? A wy będziecie? Ojcze Święty, i Krakowianie, którzy zasilali Tarnów, bo nie było harcerstwa tarnowskiego, mieli bojowe zadanie wrócić za parę godzin do Krakowa, żeby stanąć przy kościele świętego Idziego. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego, wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Go!
Robert Święty przyjechał do Trójmiasta, do Gdańska i do Gdyni, to jest szczególne miasto na mapie historycznej i solidarnościowej Polski. I myśmy wpadli na pomysł, żeby doprowadzić na plac w Gdyni ludzi z domu starców, z domu opieki społecznej. I nigdy w życiu by tam nie trafili, gdyby nie nasza pomoc. I to było logistycznie bardzo trudno zorganizować, dlatego że tych ludzi trzeba było po prostu dowieźć na miejsce mszy świętej, przekraczając te wszystkie strefy zero, kordony, niekordony, obostrzenia. Do każdej osoby było przydzielone dwóch harcerzy, bo właściwie niektóre osoby to niemal trzeba było nieść, niektóre były na wózkach, o kulach. Jeżeli jest się szefem służby opiekuńczej, gdzie ma się kilkudziesięciu staruszków, o których wiadomo, że niektórzy mogą zemdleć, umrzeć, coś się może stać, to ten poziom odpowiedzialności jest już naprawdę wyśrubowany. To jest taka poprzeczka i takie zadanie, które uodparnia później człowieka na o wiele trudniejsze wyzwania. Ja przeżywałem wtedy osobiste rozterki, bo moje serce, byłem też działaczem podziemia gdańskiego i moje serce było po stronie tych, którzy później sformowali pochód i manifestacje, mimo że Kościół i nawet sam Ojciec Święty wzywał do spokoju, to taka manifestacja się uformowała i została we wrzeszczu rozbita. Myśmy natomiast mieli bardzo ostrą i jednoznaczną dyrektywę czy zasadę, żeby nie brać udziału, żeby mundurów harcerskich w czasie tych manifestacji nie było, żeby nie prowokować. Oczywiście były i wszystko było jak należy, ale chciałem brać udział w tej manifestacji, ale jednak obowiązek zwyciężył. Jak wspominam tą białą służbę, to głównie z tego motywu. Mimo że następnego dnia była fantastyczna msza na Zaspie z udziałem prawie miliona ludzi, gdzie były transparenty Solidarności i gdzie harcerzy z całej Polski można było liczyć na wiele tysięcy. Co jest genialnego w metodzie harcerskiej wychowawczej, czego sobie ludzie nie uświadamiają, że to nie instruktorzy wychowują swoich podwładnych czy swoich wychowanków, tylko to ci wychowankowie formują instruktorów. I w tym sensie organizacja harcerska jest organizacją elitarną, znaczy kształtującą elity, bo przez harcerstwo przewijają się masy młodzieży, a pozostaje elita. Właśnie ci instruktorzy. Otóż posiadanie odpowiedzialności za kogoś innego kształtuje.